Witam Was tutaj, cześć, to Wzorz i zapraszam Was już teraz na kolejny, drugi już odcinek z Meme Avizo. Są to memy, które są publikowane i pokazywane na moim serwerze na Discordzie Avizolandia, do którego macie link w opisie i teraz w karcie, ale bez zbędnego gadania. Przejdźmy dalej, bo w ostatnim odcinku przerobiliśmy 50 memów i teraz lecimy dalej z kolejnymi. Nie wiem ile wejdzie, mniej więcej tak, żeby około 8-minutowy film wyszedł. Jak minie 8 minut, wtedy będę się zbliżać do zakończenia filmu. No i skończyliśmy na tym Avizo nasz pozostałym, Change My Mind. Osoby, które oglądały tę serię, to dobrze wiedzą, o co chodzi. No ale lecimy sobie tutaj dalej. Swoją też zmiana taka dosyć duża, nie wiem, czy to będzie widzieć, ale może tak. Teraz jestem na Windowsie 11 i zupełnie inaczej wygląda mi tutaj podgląd zdjęć. No, no dobrze, mniejsza z tym, lecimy dalej. Na tym zdjęciu dokładnie skończyliśmy, już pół na sam koniec, czyli z grupy od Metta. Strzałki pokazujące, że z metra się do wszystkich pojechać schodami górą przez antresola, nie bezpośrednio przejściem, bo łącznikiem M1 z M2. No i a tak, na niewtajemniczonych robi spore wrażenie. Teraz mam dobre pytanie, czy faktycznie na przybyszach z Ukrainy teraz też robi to spore wrażenie. Nie wiem, nie znam. Kolejne już coraz to lepsze, niezaskakujące. Tramwaje śląskie z jedną ofertą na dostawę jednego tramwaju. Jeden tramwaj, jedna oferta. Czego chcieć więcej po prostu? Tramwaje śląskie sobie dobrze poradziły. Z tego co pamiętam, już nie mam kolejnego, ale faktycznie nawet zostało to wszystko wybrane i poszło dalej, więc ten jeden tramwaj będzie się tam pojawiać. No i mamy przygotowanie. Dochodzimy mamy do tego czasu, kiedy faktycznie ja już pokazałem swoją twarz, więc powoli do tego przychodzimy. Avizjonosz, twoja twarz brzmi znajomo. To jest, to jak zaraz zobaczycie to zdjęcie, faktycznie ze mną w tym Hyundai'u, to jeszcze było w czerwcu, jak był pokaz Hyundai'ów jeszcze przed premierą, czy przed puszczeniem ich trasy i miałem okazję tym się zakręcić na konferencji. Tak to wyglądało. No i mamy. Już faktycznie, kiedy pokazam twarz, zawsze można mieć takie wytłumaczenie. Kiedy nie masz spodni, a musisz już wyjść. No bo trzeba przyznać, że na tą konferencję to chyba wybrałem najgorszy ubiór. Tak, ładna, piękna koszula. Może bez przesady jestem piękna, ale ładna koszula, stosowna. I te spodenki krótkie, kurde, hawajskie, zaraz tam pójdę się opalać obok tej... Z tego co pamiętam, tam nie było Trzaskowskiego, ale była druga, inna, trochę też ważna osoba. Z tego co pamiętam, to była ambasadorka Korei, chyba jak dobrze pamiętam, także to było dosyć... No nie było to najlepsze, powiem w skrócie, ubiór, także no cóż. Ale czasami tak to wychodzi. Pewnie jeszcze tego trochę mamy, tak, dokładnie. Idealny fit na rozmowę o pracy u tramwajów warszawskich nie istnieje. No jakoś, jakoś cały czas nie słyszałem jakiejś oferty pracy, więc chyba jeszcze za słabo, trzeba coś jeszcze podkręcić. Kiedy spotkanie biznesowe online nakłada się na pokaz Hyundai. No cóż, no tak. Spotkanie biznesowe online, to po prostu było wspaniałe. Jak można było wyglądać przed kamerką, jeśli w ogóle była kamerka. Jak nie było kamerki, to cały dzień w piżamie. Robiliśmy takie rzeczy. Ja i jeszcze jedna osoba, z którą pamiętam, że też tak to było dobre. Także no, długo się było w piżamie. Jeśli się w ogóle z niej wychodziło, to już było pół biedne. Kolejna to jest stacja metra. Panicza Sykuta. Następna stacja, Panicza Skuta. No, ciekawe podejście. To jeszcze zdjęcia z dni otwartych na targówku mieszkaniowym, jak dobrze pamiętam, albo Trocki. Nie wiem, jedno lub drugie. Ale to raczej targówek mieszkaniowy mi się wydaje. Avizo i pilot zagłady. Tak, bo tutaj pokazałem później wam, że tutaj faktycznie w ręku trzymam pilot, który robi zdjęcie. No, ładnie ten kasownik tu jest tak wyjęty na wierzchu. Z fanagą Hyundaiów aktualnie teraz, czy tam Hyundaiów, jak zwał, tak zwał, jest coraz więcej w Warszawie. Z tego co pamiętam, aktualnie mamy już ich no, z 8 to co najmniej. No i przychodzą te nowe, oczywiście też coraz jest ich więcej. No, przychodzą. Kolejne zdjęcie, ostatnie Q&A jest dość długie, więc zrobiłem dla was podsumowanie. Tak to wyglądało w skrócie, tak. Jest awizjonosz w maseczce, a tu nagle ja. Tego mnie teraz widzicie zresztą w wyrogu ekranu. Bo te filmy mają ten format mniejsza z tym, bo tak ktoś mi pokazywać i komentować to, co tutaj faktycznie mamy. Z tego co widzę, mamy już 5 minut, więc całkiem nieźle. Kolejne. Ludzie z Michalina narzekający, że ci spalennicy mają lepsze stacje.
ja, który jest tu przyjazdem i u siebie nie masz nawet pociągu. Jakaś losowa babka gadająca przez telefon. Oj tak, tak to właśnie wygląda. Ciao, ciao. Ale przy róbce tego mama też pamiętam jedną wspaniałą z mojej szkoły. Czy ze mnie było śmiane. Kolejne to avoid confusion. This city just installed new signal for roundabout. Po polsku, jak ktoś angielskiego nie pani mają. Aby zażegnać niezrozumienie, jak jeździć na nowym rondzie, zostały zainstalowane sygnalizacja nowa, świetna. Tak tam mniej więcej wygląda. Moje tłumaczenie zawsze są wspaniałe. Jeśli ktoś to zrozumiał, to tak, moje tłumaczenie jest wspaniałe. No i tak, to jest wspaniały system, świetny. Teraz pytanie, patrząc na nas, dla nas się świeci żółte czy zielone? I nie wiem, chyba żółte. No i oczywiście make also great again, czyli mamy, no ja się znajduję dzisiaj, powiem wam, podczas nagrywania tego odcinka, biorąc pod tą mapkę, to na Śródmieściu. Białęka trochę daleko, Bielany, Targówek i Praga Południe mają teraz oblężenie trochę większe. Do Lembretowa będę jechać niedługo, w maju. I w maju też będę jechać Wola, no pewnie na Wolę albo na Białękę będę jechać. Może przez Bemowo, pewnie w Mokotowie i Wilanowy też będę jakoś przejazdem. Wawer może zahaczę, ale Włochy, Ursus, Praga Północ, Żoliborz, Ochota... czy Targówek, to raczej cienka tam będzie, cienka. Raczej się tam nie pojawię w najbliższym roku. Nie w tą stronę, lecimy dalej. Pociąg retro do Chabówki. No i pociąg Intercity do Kołobrzegu. Czy widzicie jakąś tu taką leciutką różnicę? Oj tak, tak, oczywiście. Standardowo, nasze pociągi retro. No, dużej różnicy w teorii nie ma, ale jakieś tam widzimy. Dobrze, tymczasem pod moim blokiem mamy oczywiście dziko żyjącą hulajnogę. W sumie to jeszcze są te hulajnogi, ale nie widziałem z tym live'ów. Tak, tutaj proszę bardzo, dziko sobie żyje i tu. I co my tu mamy jeszcze? W Olsztynie mają lepsze pomysły. No i proszę bardzo, tutaj się opala na przystanku bezpośrednio. I tu też mi się wydaje, że ta hulajnoga została złożona z tego co widzę. Się złożył. No, można. Mamy oczywiście klasyczny już rozkład jazdy metra, tylko do góry nogami. Z tego co widzę, nawet jest księcia Janusza, więc nie jest źle, ale no jest do góry nogami, więc tam jakiś leciutki problem jest. Zresztą jak takie coś byście znaleźli, to możecie zgłaszać na 1915, to jest infolinia miejska Warszawy. To oni to szybko naprawiają, bo jakby no to jest już lekkie przegięcie. Prawa fizyki w Warszawie. No, to jest po prostu cudowne. Znaczy, ja to widziałem na żywo, bo to jest moje zdjęcie, ale za każdym razem jak ja to widzę i jak ja tam jestem, to muszę przejść pod tym oczywiście i zawsze się zastanawiam, jakim cudem to działa. Jakby no, gdzie są prawa fizyki? Grawitacja w Warszawie nie działa. No nie, po prostu tego nie ma. To jest, jakby ktoś wiedział, gdzie to jest przy lądzie Unii Europejskiej. Jak się idzie do Galerii Mokotów. No, takie cuda się tu znajdują. Na fali ostatnich modnych obrazków to jest mój peron. Słowo widać, że już zdjęcie zmniejsza z tym i jest sławny fotel, ale to jest mój peron. Żeby to było jasne. Oj tak, ja mam tendencję do mówienia, że to jest wszystko moje, albo nasze, albo wasze. No i oczywiście remontem serwera zajmie się Czyżu. Mam do niego pełne zaufanie i dlatego dostał super admina. Ej, to tak, to jest jeden z tych śmieszków, że Czyżowi zaufam. No, na serwerze jest cały czas to przekonanie, że no nie. Po trupach, ale nigdy mu nie dać admina, czy czegokolwiek w tymże też rodzaju. Dalej idąc, mamy memy sykutowe. Te memy z sykutem tutaj na moście, przy fotoradarach poniatowskim na moście. To było po prostu coś wspaniałego. To taka lawina była tych memów. I jeszcze ostatnio nawet jakiś był jeszcze nowy. No dobrze, co my tutaj mamy? Kiedy twój typ dziewczyny odbiega od twojej wyobraźni, kiedy znajdziesz włosa w wydaniu z restauracji, o nie, najgorzej, nie, aż to jest cios poniżej pasa. Istnieje mały kawałek zieleni między osiedlami. Pato developer. Czegoś mi tu brakuje. Wiesz czego? Jakiś taki... Może
taki malutki oczywiście, ale taki może, nawet może być podwieszany, może być nawet na słupach, tak wiesz, żeby ten kawałek zieleni został, tam jakiś plac zabaw dla dzieci się postawi, ale nad tym wszystkim może jakiś budynek nasz mieszkalny, biurowiec, albo mieszkalny, albo połączmy jedno w drugie, nadal będzie żabka, co ty na to? O, tak to wygląda na Mokotowie. No w Snowie jeszcze tak źle nie jest, ale na Mokotowie to było takie parę sytuacji. Metro Wilanowska. Idziemy dalej. O, to jest kolejny hitowy. Placówka Straży Granicznej w Świecku ze siedzibą w Słubienicach. Kolejowe przejście graniczne w Kunowicach. Obiekt w Rzepinie. Ja nie wiem do końca, gdzie się znajduję. W tym momencie ja już nie wiem, gdzie się znajduję. Zostawcie to sobie do przemyśleń. Kiedy wchodzisz do przedziału, a tam już Cezar. No tak, oczywiście, to są te zdjęcia z PKP. Mamy kolejne oczywiście, czyli temperatura w pociągu. No na siedzeniu będzie 40, tak żeby się nie dało usiedzieć. Tam będzie już 18, więc będzie koło zimno. Przy głowie to już będzie 5. Szyba to jest po prostu totalne zimno. A nogi są całkowicie ugotowane. Tradycyjne PKP. Była ta linia sławna, Abor i CIA. No i Galeria Wypieków. Ale tak, linia autobusowa CIA na żądanie, by było coś takiego. I ty masz wybór. Dokładnie, żebyście mieli nowe, z nową bluzką. Dobra, zostało nam jeszcze trochę, to może jeszcze przelecimy do maksymalnie 20 minut tego filmu, z tego co widzę. Co my tu mamy? Pan spojrzał i zaraz mu ten słoik pęknie. On ma i ja, klasyka. No tak, klasyka. To było z tej sytuacji, jak tam jakiś autobusik spadł, przeleciał. Chyba jedna osoba zginęła, albo była ranna, nie pamiętam tego. Ale tam słoik pęknie. Co my tu mamy dalej? W Chinach stworzono tramwaj bez szyn, jadący po wirtualnych szynach. I to jest dopiero futurystyka i miasta przyszłości. Co, to nie jest tak, że wow, Chińczyki wynalazły autobus. Nie. Spójrzcie tylko na to. To zupełnie inaczej wygląda. To jest podwójnie przygubowy autobus. Tylko dla fanów mocnych wrażeń. Takie rzeczy budują w Szczecinie. Przystanek wiszący nad linią kolejową. No, wiecie co? Dla samobójców to jest sam raz. Ciekawe, jakiego rodzaju tam będą barierki. Bo to może być ciekawe. No ale i co? Dieta przystankowa jest? Jest. Można usiąść i schronić się przed deszczem i wiatrem? Jest. No to jaki problem? Po prostu nie patrzeć w dół. I tyle. Nawet jak w dół popatrzysz, to nic nie zauważysz. Nie rozglądać po prostu. Nie patrzysz, autobus przyjedzie. Po prostu czekaj. Wykwint nie dał ten odcinek. No i tak. Czy o tym tak powiem? A zobaczymy później, jak będą oglądali. No i oczywiście standardowe standardy. A widzę, że podwójne standardy nie istnieją. Podwójne standardy. No i co my tu mamy? Metro Brudno, Kondratowicza i za ciszę 363. Czyli mamy jeden film na Metro Brudno. I dalej mamy. Metro Górczewska, Metro Rondo Bemowo, zdjęcia Metro na Woli Bemowo, Metro już odbudowuje Górczewską, przelot nad budową Metra na Woli i później Metro Brudno. Ale no wiecie, zimą to się nieprzyjemnie jeździ na Brudno. Akurat z moich osobistych przyczyn, głównie tego, jak tam wygląda plac budowy, to Metro Brudno nie jest najwygodniejszym placem budowy do oblatywania. Bemowo dom pod ręką. A na Brudno to nie dość, że muszę już tam pojechać trochę dalej, to jeszcze nam się trudno lata, żeby to zrobić wszystko, oblatać te wszystkie trzy stacje metra i trzy wentylatornie. No i jeszcze jeden obiekt techniczny. Także tam jest dużo trudniej. Ale podwójnie standardów to oczywiście nie ma, rzecz jasna. Dobra. Kiedy widzisz powiadomienie o nowym wujku zawizu, ewentualnie trafisz na świąteczny wagon w pierwszym tygodniu kursowania. To jest niemożliwe. W pierwszym tygodniu trafić na świąteczny wagon. To jest po prostu awykonalne. Albo trafić na nowy pociąg SKM-ki w pierwszym tygodniu kursowania. To też jest awykonalne. Ja ostatnio go spotkałem. Ostatnio na trasie. Bo faktycznie zwiedzałem go wcześniej dużo, ale na trasie to dopiero co ostatnio. Więc niebo i ziemia. Kiedy dowiesz się, że dobrze się da nowy odcinek. No, wtedy to jest to. Co my tu jeszcze mamy dalej? Ten adres kontaktowy wygląda jakby miał zamiar wygrać konkurs na młodzieżowe słowo roku 2022. Tylko wiecie,
Jak mam wygrać, to musicie o tym wiedzieć. Więc teraz dobrze się wsłuchajcie, nagrajcie to i rozprzestrzeniajcie wszystkim innym. Czyli Wydział Eurokoordynacji. Ulica Świnnicka 20, 01-232 Warszawa, telefon 22-534-55-10, najważniejsze z euro.małpa.tw.wav.pl. Nie wiem, jaki jest to problem. Kolejne informacje to subskrypcje i wyświetlenia, a biznesze po live z POW, Stonks. No, tak to wygląda, chociaż sam live, jeżeli chodzi o dźwięk, to jedyny opis, jaki mogę tutaj dać, to jest... Inaczej tego się nie da skomentować. No ale tak było. No i oczywiście standardowe, jeżeli ktoś był kiedyś w metrze i trochę się zainteresował pomieszczeniami, jakie tam się znajdują, a domyślam się, że część osób, które korzysta w weekendy lub późno w nocy z metra, to wie, o czym mówię, jak tam się trochę czeka na tym metro, to mamy, albo jest śmietnik, albo, jak to metro pokazuje, pomieszczenie do czasowego ogromadzenia odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie stacji metra. Można? Można. To nie jest śmietnik. To jest pomieszczenie do tymczasowego gromadzenia odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie stacji metra. U nas nie ma śmietników. Nie. No i oczywiście tunel południowej obwodnicy Warszawy. Nie wiem, czy tam weszło w całości. Nie. Ale HC nie mam. No niestety już jest. Ale jeszcze tak było przez jakiś czas. Kolejne informacje, to jest po prostu już hit hitów, jak ja to zobaczyłem, to było takie... To się naprawdę wydarzyło. To jakby cała populacja Chin zniknęła, strach się bać. W ciągu 20 lat nasze pociągi przejechały około 1,5 miliarda pasażerów. Nie przejechały kilometrów, tylko przejechały ludzi. 1,5 miliarda ludzi. Jak oni mogli zrobić ten błąd? To jest po prostu hit hitów. Ten mam jeszcze się będzie powtarzać później. Nie wiem, czy w dzisiejszym filmie, czy w kolejnym, ale... Ale Carpi Prima Sort. Nie ma co tu mówić. Carpi Prima Sort. To widać, że świąteczne nam tutaj trafiły. Kiedy musisz widać się z gośćmi. No, dzień dobry. Swoją nogą na dniach. Jutro będzie mniejsza z tym, więc będziecie mogli, nie, od wtedy wam powiem, albo jeszcze dzisiaj będzie jakiś specjalny film na ten temat. Raczej nie, ale najmniejsza z tym już raczej o tym powiem, czyli będzie specjalna licytacja, no bo aktualnie za granicą u naszego sąsiada jest sytuacja tragiczna, nie będę ukrywać, że wojna wywołana przez Rosję i prowadzona, no, jest straszna. Dlatego będzie wystawiona specjalna licytacja. Sądzę, że może się spodobać. Coś takiego ZTM organizuje na WOŚP co roku i tym razem będzie coś takiego ode mnie. Bo to, co wygrało w ankiecie, to będzie wystawione. Ale więcej dowiecie się w specjalnym filmie lub bezpośrednio jutro w mniejsza z tym. Także zapraszam was do śledzenia i zobaczycie, co tu będzie się działo. Ale lecimy jeszcze dalej, bo jeszcze chwila nam tutaj została z tego, co widzę. No i tak, to dla osób, które... Wiecie, tak teraz przyszły sobie na ten film, tak nie wiedzą właściwie, co chodzi. No, one właśnie tak wyglądają. O, a tutaj zdjęcie zestawienia filarów dworca. Prawda, że piękne? Czekaj, zaraz jeszcze otworzę ci plan zagospodarowania przestrzennego. Tak wyglądają mniej więcej osoby, które wchodzą pierwszy raz na przykład na stronę Placu Pięciu Rogów. O, zobaczę może, jak wyglądają projekty. A tam 5 różnych projektów, każdy inaczej się nazywa. I takie, co? Ale co? Co to czego? Co to jest? A później otwierają, a tam jest jakieś różne kreseczki i różne napisy i... Ale tylko chciałem zobaczyć, jak wygląda. Hello, bez przesady. Kiedy uświadomisz sobie, że jednak ostatni tramwaj nie przyjedzie. Park Toguta, linia 18, zjazd do zajezdni, a ty czekasz. Smuteczek. Oj tak. No niestety tak czasami się zdarza. Dlatego, kiedy jesteś lunatykiem i próbujesz odpalić motyl przez sen. No, nie takie rzeczy się robiło. Może nie jestem na takim, ale muszę przyznać, że te budynki obok, które tutaj ustawiłem wtedy jeden na drugim, to też jest hit. Że to trzymało się. To nie, one nie były dokładnie jeden nad sobą, ale... Jeden na drugim, ale tak było faktycznie. Co innego, nie uważacie, że ten plakat już trochę długo jest? Jak się ostatnio zastanawiałem. Ja się w ogóle nienawidzę za to, że teraz wam to pokazuję, bo... Pewnie musiałem przerzucić się w montażu na inne okienko, natomiast
Ten plakat z tramwajami warszawskimi, teraz jak tutaj patrzę, właśnie to już jest od dłuższego czasu. Może warto by było jakiś nowy wziąć? Od MZ-a czy tramwajów? Powinna coś zmienić? Napiszcie w komentarzach, co sądzicie. A może jakiś własny wydrukować z wizynoszem takim wielkim. No, można coś pomyśleć. Można było coś pomyśleć, by tutaj coś wstawić. Albo po prostu dam tutaj zielony ekran, żeby coś wklejać. Pomyślę o tym, pomyślę, bo to dosyć ciekawy pomysł. Ale dobrze, lecimy dalej. Co my tutaj mamy? No oczywiście kanapka, no bo jak już tak wystawiam ręce na to, co to możemy postawić? No wiadomo, że kanapkę. Mamy też tutaj tradycyjny autobus, jak widzimy, to tak to bus. Można z przyczepką, dzięki czemu mogą faktycznie wszyscy pasażerowie jeździć. Sądzę, że takie autobusy teraz w niektórych miejscach by się przydały. Kiedy znajesz łaski Boga. Tak, i to jeszcze mniejsze z tym, kiedy wszyscy patrzą. Dobrze, i widzę, że się już zbliżamy do końca memów na dzisiaj przeznaczonych. Co my tu jeszcze mamy? Gdy wizynosz zbyt długo gra w City Scanners. No tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to tutaj chodzi o ten tramwaj. Znaczy, tramwaj nie może jechać, bo przed nim jest autokar. Autokar nie może jechać, bo przed nim jest inny autobus. Autobus nie może jechać, bo przed nim jest inny przegubowy autobus. No i co? No i nic. Ktoś musi się wycofać. Tramwaj zbytnio nie może się wycofać, bo za nim jest tramwajów. A pewnie każdy autobus z innej strony też właściwie zbytnio nie może stąd już wyjechać z tej sytuacji patowej. Ewentualnie niebieski autobus mógłby może tutaj wykręcić na wstecznym jakoś, jakby karetka pojechała trochę do tyłu i na przejściu dla pieszych jakoś pokręcić. Byłoby trudno, ale może by się udało, albo po prostu gdyby karetka się cofnęła i ten szary autobus jakoś by się przecisnął za tym niebieskim. No, może by się udało. Może. Na pewno nie jest prosta sytuacja. Kolejne. Jak chcę pełną wersję, pozdrawiamy w wykonaniu Kupel Sykuta. Nie wiem, czy wy oglądaliście ten film. Jeśli... Nie wiem. To macie tutaj krótki fragment, jak Sykut... Chyba tego nie było publikowane nigdy, albo za kulisami kiedyś było. Jak Sykut kiedyś na stacji metro Płocka. No, zresztą zobaczcie sami. Pozdrowienia dla Julki. Pozdrawiam. 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 Jeszcze zabita wejściówka. Okej, wybuchnie. Tak to wyglądało. Znaczy to nie było na stacji metra Płocka, tylko na green screenie. Dlatego on tam jest chyba przycinany. I to jest bardzo dawno nagrane. To jest chyba drugi film, jaki nagrywałem z Sykutem. To jest stare. Nie wiem sam z kiedy to było, ale kiedyś to było. Co my tu mamy dalej? I think I forgot something. Myślę, że czegoś zapomniałem. If you forgot, then it was important. Jeśli zapomniałeś, to znaczy, że nie było ważne. Tak, pewnie masz rację. Sykut. Sykut bez parasolki. W deszczu, stojący, nad tramwaj, kierunek Modlińska. Tam. Kto tam by się tam przejmował? No i doszliśmy do ostatniego na dzisiaj memu. Nikt. Dosłownie nikt. A więc znasz. Awarie wind na stacjach metra. Dokładnie. I tym dobrym akcentem kończymy dzisiejsze drugie już wydanie memy Avizo. Mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek i dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie, aby się pojawiła trzecia część. Materiałów mam spokojnie na kolejny film, raczej krótszy, bo ten jest wyjątkowo długi, 23 minuty, nie wiem, czy ktoś was wytrzymał z memami Avizo, ale jest, proszę bardzo. Teraz było mniej filmów, więc mamy takie dłuższe memy Avizo. Ostatnie chyba było jakiś miesiąc temu, więc nawet co miesiąc jakbym puszczał te filmy, to pewnie było całkiem spokojnie. No i co dużo mówić, mam nadzieję, że was trochę rozweseliłem w tym szarym i ponurym ostatnim tymże miesiącu. No i ogólnie w tych naszych ostatnich tygodniach. Trochę pozytywnej energii nam się na pewno przyda. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. I na licytacji liczę na to, że będzie większa kwota niż na WOŚP-ie. No i że was zainteresuje tego typu propozycja. Powiem wam tylko tyle, że trochę jest podobne do tego, co miało być na WOŚP-ie, ale trochę inne. Ale więcej pewnie w kolejnym filmie. I pewnie to będzie mniejsze z tym. Już jutro. Bo mniejsza z tym będzie, jeżeli w piątki, zazwyczaj jak mi się uda to zrobić. A na koniec taki ostatni mem. A Wizynosz i jego spółka zamierza wybudować na terenie fabryki domów swoją siedzibę newsów, natomiast właściciel tego terenu jest przeciw.
Jak sprawa zostanie rozstrzygnięta, o tym dowiemy się już w kolejnym materiale. Cześć!